można powiedzieć, że nie tylko gośćmi, ale właściwie gospodarzami tej konferencji prasowej są biskup berliński, ksiądz biskup diecezjalny Ryszard Kasyna, jest siostra dyrektor tego miejsca i można powiedzieć też współgłówny organizator tego przedsięwzięcia, siostra Małgorzata Pranga ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia, sióstr szaretek popularnie nazywanych świętego Wincentego a Paulo. Jest proboszcz parafii świętego Wojciecha w Kartuzach i dyrektor kartuskiego centrum Caritas, ksiądz prałat Marek Trybowski. Jest też z nami dyrektor Caritas diecezji berlińskiej, ksiądz Grzegorz Weiss. Witamy więc Państwa bardzo serdecznie i ten akcent Caritasu tutaj jest szczególnie ważny, ponieważ w Polsce Caritas Polska od 2006 roku powołała, można powiedzieć, do życia ponad 50 okien życia. Życie jest wartością fundamentalną i obrona właśnie tego daru Bożego ma pierwszeństwo przed innymi prawami. Myślę, że Pan Bóg ma swoje plany, niezależnie od naszych działań i różnych sytuacji, tak się dokonuje i dzieje, że dzisiaj jest Światowy Dzień Chorego. 11 lutego po raz 22 obchodzony i rozpoczęty z inicjatywy błogosławionego Jana Pawła II, którego w tym roku mamy nadzieję uczestniczyć i w pewien sposób uczestniczyć w Jego świętości poprzez nie tylko kanonizację i uczestnictwo w niej, ale przede wszystkim starać się żyć tak jak On. I nawiązanie do tego Dnia Chorego, ja myślę, że dzisiejszy dzień jest nie tylko dniem, w którym pochylamy się nad tymi, którzy są obłożnie chorzy, nad tymi, którzy sprawują opiekę nad chorymi, ale myślę, że jest to również w pewien sposób święto każdego z nas, ten dzisiejszy dzień, bo każdy z nas w pewien sposób choruje. Czy to duchowo, czy fizycznie, czy to na ciele, czy na duszy. I dlatego okno życia, jak sama taka nazwa, brzmienie tej nazwy, dotyka, jakby nie patrzeć, pewnego otwarcia. I myślę, że ważne jest, abyśmy byli otwarci na miłość, abyśmy sami zarówno przyjmowali miłość, ale również dzielili się tą miłością. Dlatego okno życia w pewien sposób jest dla nas jakąś taką, z jednej strony pewnym, chciałby się powiedzieć, trochę nawet wyrzutem sumienia, niż ta miłość czasami jest zamknięta i nie zawsze dopuszczamy, albo nie zawsze potrafimy sobie radzić z tą miłością, ale również jest właśnie szansą taką, iż okno zawsze, jeśli je otwieramy, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony, może być takim przepływem świeżego powietrza, czy czegoś dobrego. Patrząc na to, co dzieje się poprzez otwieranie w różnych miejscach naszej ojczyzny tego okna życia, myślę, że zawsze jakaś jest refleksja nie tylko nad jak trudna jest miłość i jak trudne bywa życie człowieka, w sensie zarówno tego, który się rodzi, jak i tego, który podejmuje taką decyzję, jak i tych, którzy przyjmują to życie i starają się to życie wspomagać i ofiarowywać swoją miłość, ale jest również okno życia takim, można powiedzieć, pewną mobilizacją i motywacją dla nas, abyśmy po prostu dbali o życie każdego z nas, najpierw o swoje życie, w ramach zarówno w aspekcie tym fizycznym, jak i duchowym, ale żebyśmy również umieli dbać o życie drugiego człowieka. Pan Bóg tak nas stworzył, że żyjemy, tak powiem, wspólnotowo w aspekcie. Nikt nie chce być sam, albo jeśli jest sam, wtedy mu jest bardzo trudno. Dzisiaj wspominamy Matkę Bożą, z Lourdes, która nie tylko w aspekcie Lourdes, ale jest to również jest takie miejsce szczególne otwarcia się na cierpienie, na bóle. I dlatego
myślę, że ten zarówno dzisiejszy dzień, jak i to okno życia i może nas wszystkich mobilizować, aby po prostu życie było pielęgnowane, aby miłość była pielęgnowana, abyśmy umieli po prostu dbać zarówno o swoje życie, a również o życie tego drugiego człowieka. Czasami w tych sytuacjach bardzo trudnych i tragicznych, jeśli to życie zostaje powierzone komuś innemu. Staram się, to trudno powiedzieć, ale wyobrazić sobie, co czuje najczęściej kobieta, która to dziecko, któremu ofiarowała życie i w pewien sposób, czy to od strony materialnej, czy psychologicznej, czy jeszcze innej, nie jest w stanie, tak przynajmniej mnie się wydaje, nie jest to w stanie tego życia pielęgnować i temu życiu towarzyszyć. Dlatego dobrze jest, albo Pan Bóg tak sprawił i ktoś pomyślał, że właśnie od jakiegoś czasu w Polsce, od 2006 roku, a w świecie ponoć gdzieś tam wyczytałem od 1999 roku, istnieje takowa możliwość, która niejako staje w obronie życia, a przede wszystkim myślę, że też każdego z nas, bo jest to jakaś pewna alternatywa, aby chronić życie, aby dotknąć miłością. Jakby wpisane w nasz charyzmat jest miłosierdzie. Święty Vincenta Paulo, kiedy zakładał zgromadzenie na początku działalności swojej, zbierał podrzutków. W dzisiejszych czasach trudno byłoby znaleźć, trudno było, bo wiemy z doświadczeń, że dzieci zginęły, zostały zamordowane, bo nie udało się ich znaleźć, bo ktoś nie wiedział, że ono się urodziło. Może ta matka nie miała możliwości gdzieś włożenia tego dziecka, miała miłość, ale nie miała odwagi, żeby to dziecko wychować. Dzisiaj dajemy taką możliwość właśnie poprzez otwarcie okna życia, kontynuując misję zgromadzenia, jakby rozszerzając ją jeszcze, bo jak mówi święty Wincenty, do potrzeb naszych ubogich mamy biec jak do pożaru. Więc dlatego staramy się biec, bo jak zadzwoni telefon, to będziemy biegli, żeby rzeczywiście to życie zostało uchronione, żeby to życie mogło być obdarzone miłością, żeby ktoś, kto chce kochać, miał tą możliwość, żeby to dziecko, które zostaje powołane do życia z miłości, żeby też z miłości mogło dalej żyć w jakiejś rodzinie adopcyjnej, a z wielkim też szacunkiem pewnie dla tej kobiety, która nie zamorduje to dziecko, a przyniesie, więc my jeszcze jako zgromadzenie możemy wspierać dodatkowo, nie tylko poprzez to otwarcie okna, ale poprzez modlitwę za tych, którym coś w życiu nie wyjdzie, a kochają, ale też za tych, którzy nie mają własnych dzieci, a mogą w sposób naturalny obdarzyć miłością to dziecko, które chce żyć i któremu życie zostało dane. Zgłosiła się do Caritasu z taką propozycją współpracy. Myśmy starali się odpowiedzieć na nią pozytywnie i stąd taka nasza inicjatywa, aby to okno tutaj w domu u sióstr powstało. Miejsce wydaje się na to idealne, bo przecież jest dom dziecka i przedszkole i centrum interwencji kryzysowej, podbliżając to wszystko. Tutaj ciągle są ludzie, którzy będą mogli dyżurować, którzy będą mogli reagować. Powstało ono w bardzo krótkim czasie, bo to pierwsze nasze spotkanie odbyło się pewnie w pierwszych dniach grudnia. Musieliśmy załatwić te wszystkie pozwolenia na budowę. To jest w rejonie konserwatora zabytków, aby się jeszcze z nim to uzgodnić. Siostra w tym temacie działa ekspresowo i dzięki temu dzisiaj możemy się cieszyć, że to okno rusza i mieć nadzieję, że z jednej strony on nigdy nie będzie używane, jeżeli już to, że to dziecko rzeczywiście zostanie uchronione od nieszczęścia. Przecież mieliśmy tu w Popiejecie taki przypadek w zeszłym roku, a więc na pewno ta potrzeba na tym terenie też istnieje. Tam też zależało, czy zależy na tym, żeby ta informacja dotarła w jak najszerszym zakresie do tych młodych ludzi, jeszcze jakby przed podejmowaniem tej decyzji, czyli w czasie, kiedy oni nie są obciążeni jakimś stresem czy nerwami. Dlatego przygotowaliśmy takie zakładki dla dzieci i młodzieży. Ma je dostać każdy uczeń szkoły średniej i każdy uczeń gimnazjum na terenie naszego powiatu. Z powiatu
już się dowiedziałem, że jest 4500 ponad młodzieży w szkołach średnich. W gminie Kartuzy jest ponad 1600 w gimnazjach, to już też wiem. Jeszcze nie dotarłem do gminy Sierakowice i Żukowo, ale to na pewno jutro zostanie załatwione i te ulotki za pośrednictwem jeszcze nie wiem, czy pedagogów, czy wychowawców do tych uczniów dotrą, aby teraz mogli sobie to obejrzeć, zapamiętać, kiedy taka sytuacja się zdarzy, żeby wiedzieli, gdzie sięgnąć, żeby mieli kolejną drogę, czy kolejny sposób na tę sytuację. Procedura tego ochrony życia, przygotowaliśmy Państwu na kartce, ma taki w sobie plus, o czym wspomniał tutaj rzecznik prasowy, że przez 6 tygodni ta matka może cofnąć tę decyzję, może chcieć to dziecko i może się po nie zgłosić, dlatego wydaje mi się, że jest to rozwiązanie idealne, bo rzeczywiście pewnie tak się zdarza, że w tym szoku poporodowym te decyzje są mniej przemyślane niż potem tam na spokojnie mówić swoją sprawę z rodzicami czy z najbliższymi. Dziękuję bardzo. Wiemy, że życie jest święte i do poczęcia do naturalnej śmierci. To jest odpowiedź Caritasu, największej instytucji charytatywnej w Polsce, która działa w oparciu o przekazanie miłości Boga i miłości do bliźniego. Dziecko jest najbardziej bezbronne, więc musi zostać otoczone opieką. My chcemy pokazywać w ten sposób, że tak należy działać. Tak się złożyło, że właśnie 15 kwietnia 2012 roku to pierwsze okno zostało otwarte w Starogardzie Gdańskim, w parafii, gdzie jestem proboszczem. Więc mogę już kilka słów powiedzieć o tym funkcjonowaniu tego okna przez te 2 lata. Otóż przede wszystkim jest to wielka odpowiedzialność i tutaj dziękuję siostrze, która się tego zadania podjęła. Bo tu po prostu rano, wieczór, pewnie w nocy trzeba czuwać i mieć uszy cały czas słyszące, że tak to powiem. Mieliśmy różne przypadki. Otóż nie było tam żadnego dziecka. Ja cały czas modlę się o to, by to okno było puste. To znaczy o to, żeby każde dziecko znalazło swoich rodziców i żadne nie musiało cierpieć. Ale 21 grudnia 2013 roku zostało ono otworzone o godzinie 2:30 w nocy. Tak się składa, że ono akurat tak funkcjonuje, iż wiele osób zaraz zostaje powiadomionych, łącznie z pogotowiem. Kiedy udałem się do tego okna, już inne też służby, okazało się, że po prostu ktoś się zamknął i odszedł. Kilka dni później okazało się, że jedna z pani przyszła do biura parafialnego i powiedziała, że proszę księdza, ja wiem, kto był pod oknem, ale zobaczył okno i stwierdził, że tak zrobić nie może. Więc to jest jedno również z takich działań, nie tylko po to, żeby dziecko pozostawić, ale tu chodzi o kształtowanie świadomości ludzi młodych, o to, żeby pokazywać, że zawsze jest alternatywa na rozwiązanie jakichkolwiek trudności, problemów, które człowiek też przeżywa. Ja tu chcę pogratulować i siostrze, ale też księdzu Markowi Trybowskiemu, który jest moim pierwszym proboszczem, za to, że możemy też współpracować, bo bardzo mi zależało też na Kartuzach, do których mamy swój sentyment i chętnie powracam, ale to nie najważniejsze. Najważniejsze jest to, że te Boże przykazania tu się jeszcze bardziej wypełniają i za to przede wszystkim dziękuję, bo Caritas to wszystko oczywiście błogosławi, też dzięki księdzu biskupowi. Chcę też powiedzieć, że w naszej decyzji są tylko 2 okna. Moim zamiarem jako dyrektora Caritasu jest to, żeby w ciągu każdego roku jedno z okien zostało otwarte, przynajmniej na jakiś czas, żeby w naszych największych miastach to okno funkcjonowało, żeby wszędzie była możliwość pozostawienia dziecka, jeśli taka sytuacja się po prostu wydarzy. Bardzo dziękuję. Największą chwałę Bożą i ku pożytkowi wszystkich mieszkańców diecezji Dębińskiej, niniejszym z dniem 11 lutego 2014 roku, uroczystość Najświętszej Marii Panny z Lourdes eryguję przy klasztorze Sióstr Miłosierdzia w Kartuzach okno życia, w którym dla ratowania zagrożonego ludzkiego życia opiekować się będą siostry ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia świętego Wincentego a Paulo. Niech Maryja Matka Chrystusa, strażniczka życia, otacza swoją opieką wszystkich służących życiu i obrania każde zagrożone istnienie ludzkie. Siostro Małgorzato,
a ja mam taką niespodziankę. Jeśli będzie taka potrzeba, to po prostu wyprawka dla tego najmłodszego, jeśli się pojawi, kochani. Bóg zapłać za inicjatywę i za to, że takie okno w Kartuzach powstało.